Ola, 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 cześć, ja Oliwka, witajcie na moim kanale. Słuchajcie, dzisiaj jest 23 czerwca i jutro jest zakończenie roku szkolnego. No, nareszcie. Ta czwarta klasa mnie tak wykończyła. No, nie mogłam po prostu się jej doczekać. I właśnie dzisiaj będzie vlog właśnie z tego zakończenia. No, ale nagrywam jakby rozpoczęcie, no, przywitanie tego filmiku jeden dzień przed, no bo muszę coś z wami obgadać, więc zapraszam. Więc tak, pewnego dnia chyba w kwietniu po prostu mieliśmy na muzykę się nauczyć jakiejś piosenki po prostu, no żeby zdać na jakąś ocenę. Jak ja zaśpiewałam, no to pan od muzyki powiedział, że tam no ładnie śpiewam i zaproponował mi, nie wiem, żebym śpiewała na jakimś apelu czy coś tam. Ja się zgodziłam i tak w czerwcu były tam jakieś, znaczy no coś tam się umawiałam i tak dalej, no nieważne, ale dzisiaj miałam właśnie próbę, no ominęło mnie dużo lekcji, chociaż już mamy luzy w szkole, więc no dużo osób było, dużo innych prób na te różne apele, no bo często jak jest, no zawsze chyba jak jest zakończenie lub rozpoczęcie roku, no to zawsze dyrektor gada, jak jest zakończenie, no to też są świadectwa, no ale też jest taka część artystyczna, gdzie różne dzieci śpiewają, grają na instrumentach albo jakieś przedstawienia i też było dużo innych no, prób. No i ja właśnie byłam jedna z ostatnich osób. Ja będę śpiewać na festynie, który będzie też jutro po zakończeniu roku szkolnego, więc pewnie zobaczycie mój występ. Więc widzimy się już jutro, więc co? Pa, pa! Już jest kolejny dzień, jest już po zakończeniu roku i jesteśmy na festynie i pewnie zaraz będzie mój występ. Nie, a co my się coś właśnie ten festyn odbywa się na terenie mojej szkoły. Co? Chore miejsce? Jak dobiegł start, sama drogę tę wybrałam, chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Szampan wylewa się, to aż mogę znieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu dysuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy, będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, to aż mogę znieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ten typ, on szepcze pronto, pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo podził mi. Czy na pożegnanie znajdę jeszcze czas? Spojrzę się ostatni raz. Szampan wylewa się, to aż mogę pić, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu dysuje mnie, nie gada co chce, a ten gość mówi coś, spoko nie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy, będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, to aż mogę znieść, a ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Chodzi.
klasie, to aż mogę znieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. Ktoś tu dysuje mnie, nie gada co chce. A ten gość mówi coś, bo konie szkodzi. Zamykam oczy, byłeś uroczy. Będę udawać, że już nie boli. Szampan wylewa się, to aż mogę znieść. A ten gość mówi coś, o co mu chodzi. O co mu chodzi. Już wróciłam ze zakończenia roku i festynu, już wróciłam ze zakończenia roku szkolnego i festynu i pokażę wam moje świadectwo i tam inne rzeczy, które dostałam. Mam świadectwo ze czerwonym paskiem i może przeczytam tak na szybko, z czego, jakie mam oceny na koniec. No, zachowanie mam wzorowe, z religii mam 6, z polskiego 5, z języka angielskiego też 5. Z muzyki 6, z plastyki 5, z historii 5, z przyrody 6, a z matematyki też 5, informatyki 5, techniki 5 i WF-u 5. Dostałam taką nagrodę za wzorowe zachowanie i oraz bardzo dobre wyniki w nauce. I dostałam też książkę. 50 rzeczy, które musisz zrobić, zanim ukończysz 13 lat. Ale co jest najfajniejsze, to wystąpiłam w telewizji. Po prostu w naszej szkole było dużo kamer i zaczepili mnie i różne dzieci zaczepiali i pytali o to, jakieś różne pytania na temat wakacji, więc sami zobaczcie. Na ten moment czekało ponad 450 tysięcy uczniów w Wielkopolsce. Koniec odrabiania lekcji i siedzenia w ławkach. Dziś zakończył się rok szkolny. Rok niełatwy z pandemią i wojną w tle. Dziś jednak w szkołach radość. Dzieciaki i nauczyciele rozpoczęli wakacje. Uczniowie zespołu szkół ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu w wakacje weszli tanecznym krokiem. Oliwia, podobnie jak jej koleżanki i koledzy, plany na wakacje ma bardzo ambitne. Na pewno bym chciała odpocząć od szkoły, spotkać się z przyjaciółkami i także z moją kuzynką i planujemy pojechać nad jezioro. I tak się prezentował ten wywiad. Oczywiście jeszcze było coś tam więcej, no ale jeżeli chodzi, no to właśnie pokazałam ten fragment, gdzie było mnie najwięcej. Więc życzę wszystkim wam wesołych wakacji i jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapki w górę, a także możecie zasubskrybować mój kanał tam na dole i wcisnąć dzwoneczek. Do zobaczenia. Pa, pa!